Witam Was bardzo serdecznie. 10 maja w poniedziałek. Już to kiedyś gdzieś mówiłem, że jak pracujesz dla samego siebie, to poniedziałek jest Twoim najlepszym dniem. I jest godzina 9:40. Ja już byłem na skupie sprzedać drobne, 82 kilo. Było drobnego złomu, cienkiego, za 65 zł i 60 groszy. A pokażę Wam tylko... Moment, tutaj synek poszedł sobie kupić śniadanie, bo też do roboty idzie gdzieś na fuchę. To nie mówcie nikomu, nie? No, a to są te bojlery z tego cosia. Blacha poszła, ta gruba tam, co była ciężka. Jest kuchenka, jest pralka z soboty, są tam jakieś patelnie. Patelnie jadą ze mną dzielnie. No, rurka z takim zaworem tu na końcu, więc sobie ją zostawiłem. Nie wiem, czy to dobrze widać. Widać, dobra. No to jest dzisiaj z Facebooka, moi drodzy. Zmywareczka i praleczka z Facebooka. Byłem na wiosce koło Cieszyna i to będę dzisiaj nad tym pracował. Nie będę zdradzał szczegółów oczywiście, ale będę nad tym wszystkim pracował. I jutro rano pojadę już po pracy, kiedy już skończę pracę nad tym, pojadę do skupu i też się Wam pochwalę, nie? A tymczasem pozdrawiam z Cieszyna, pokazując Wam tu piękne, błękitne niebo. Miłego poniedziałku dla Was. Poniedziałek najlepszym dniem dla złomiarza, dla każdego, kto pracuje na swój rachunek, no. Także mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk AGD. Coś trzeba będzie z tym zrobić. Rozdrobnić troszkę. Dobra, moi drodzy. Jeszcze raz tu piękne obłoczki dla Was. Miłego dnia, miłego dnia.